pracę na Karmelickiej w row. Panowie dwoją się i troją, żeby z końcem września skończyć remont, bo wtedy też powinny pojechać tędy tramwaje. Ale czy tak się stanie? To tak naprawdę wszystko zależy nawet nie tyle od wysiłków tych panów, ale od kostki, która będzie ułożona dokładnie w tym miejscu, w którym stoimy. Bo panowie pracę na pewno do końca września skończą, ułożą tutaj kostkę, tylko ta kostka potrzebuje trochę czasu, żeby stężyć, żeby była odpowiednio wytrzymała. I tutaj pomiary pokażą, czy samochody będą musiały trochę dłużej poczekać, czy będą mogły przejechać tak jak tramwaje, ale raczej wszystko wskazuje na to, że około 6 października wrócą tutaj tramwaje, samochody nieco później. Jakie prace zostały dotychczas wykonane na ulicy Karmelickiej? Na ulicy Karmelickiej torowisko jest teraz montowane na płytach betonowych i to jest ten główny zakres robót. Trzeba było zdjąć stare płyty, włożyć nowe. Teraz wykonawca jest na etapie montowania szyn i tutaj mamy odcinek, który jest odcinkiem dodatkowym, bo te szyny nie miały być wymieniane, ale w momencie, kiedy rozebraliśmy dookoła torowisko, okazało się, że lepiej je teraz zmienić, żeby nie było awarii za kilka miesięcy i to jest dodatkowy element, który realizujemy. Kiedy tramwaje pojadą Karmelicką, no to siłą rzeczy dalej pojadą Królewską. Czy Królewska jest na to przygotowana? Na Królewskiej wszystko jest gotowe. Tam już mamy ruch samochodowy, ruch autobusowy. Tramwajowego nie ma tylko dlatego, że nie ma tego torowiska. Wszystko jest przygotowane i w momencie, kiedy tramwaje pojawią się na ulicy Karmelickiej, oznacza to, że również pojawią się na Królewskiej i będą docierały do pętli w Bronowicach. I wtedy zniknie też autobus, który jeździ do Bronowic. Wtedy komunikacja autobusowa zastępcza nie będzie potrzebna. Będziemy mieli tramwaje, które będą mogły tutaj bez przeszkód kursować. Mamy taką ulicę, jak mieliśmy, trochę wygodniejszą, bo miejscami szerszą, trochę wygodniejszą, bo miejscami rozdzielony ruch rowerowy z samochodowym, ale przede wszystkim z nowych materiałów wytrzymałych. Tramwaje będą mogły jeździć nieco szybciej, ale przede wszystkim ciszej. Mówimy o Karmelickiej, mówimy o Królewskiej, no ale nie sposób nie wspomnieć o ulicy Krakowskiej. Jak tam postępują prace? No tam mamy nieco większy problem, ponieważ tam mieliśmy niespodzianki archeologiczne. Odkryliśmy cenne obiekty. Te obiekty musiały być zinwentaryzowane przez archeologów. Dokumentacja została przekazana do konserwatora zabytków. Czekamy już na ostatnie pozwolenie, że będziemy mogli zasypać te zabytki piaskiem, tak żeby był zachowany dla przyszłych pokoleń i będziemy mogli kończyć pracę. Tutaj nam się nieco zmienił harmonogram w związku z tymi odkryciami. Chcieliśmy, żeby od września tramwaje już mogły jeździć z Dietla stradą, ale to nie jest możliwe, ponieważ tam cały czas mamy odkryte relikty mostu. Ponieważ wydłużyły się prace, wspólnie z Zarządem Transportu Publicznego w rejonie ulicy Orzeszkowej zrealizowaliśmy taką miankę tramwajową, tak żeby z osiedli położonych na terenie Ruczaju można było tramwajem dojechać w rejon Ronda Grunwaldzkiego, punktu przesiadkowego. Natomiast nowy harmonogram przewiduje, że gdzieś na przełomie października, listopada tramwaje będą mogły pojechać z Dietla w Dietle, czyli relacja na wprost. Natomiast skręt z Dietla stradą byłby możliwy gdzieś w grudniu. Czyli jak skończy się remont ulicy Krakowskiej pod koniec roku, to w nowy rok wejdziemy już z całkiem wyremontowanym centrum miasta. Prace na ulicy Krakowskiej będą jeszcze trwały na wiosnę, ponieważ ten remont jest dłuższy, natomiast będziemy mieli to ścisłe centrum i tramwaje w rejonie rynku pierwszej obwodnicy jak najbardziej otwarte, bo będziemy mieli i gotową Karmelicką, i gotową Królewską.